Trwają zacięte walki na wschodzie kraju pomiędzy Ukrainą a Rosją. Ukraina dzielnie się broni i wypiera wroga ze swojej ziemi. Karina Wysoczańska, witam i zapraszam na Studio Lwów. Raport z obrony Ukrainy. Odznaczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki RP dla nauczycieli polskich szkół ziemi lwowskiej. Renesans Polskiego Domu Sokoła w Kołomyi. Trwa kolejny dzień wojny. Rosjanie starają się utrzymać okupowane pozycje. Ich wysiłki koncentrują się na powstrzymywaniu ukraińskiej kontrofensywy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że jednocześnie rosyjska armia podejmuje działania ofensywne na kierunku Kramatorska, Bachmutu i Awdijiwki. Wszystkie te ataki zostały odparte. W poniedziałek rano Rosjanie ostrzelali ukraińską stolicę za pomocą irańskich dronów kamikadze Shahed-136. Zginęły co najmniej 3 osoby. Jeden z dronów niemal całkowicie zniszczył kilkupiętrowy budynek mieszkalny w centrum Kijowa. Spod gruzów ratownicy uratowali kilkanaścioro cywilów. Według informacji ukraińskich sił powietrznych, drony atakują z terytorium Rosji i Białorusi, skąd lecą do Kijowa i do innych miast. Rosyjskie rakiety zniszczyły 2 szkoły w obwodzie zaporowskim na południowym wschodzie Ukrainy, w miejscowościach Wozdwyżywka i Dobropilla. Na szczęście nikt nie został ranny. Wojska rosyjskie nasiliły ostrzały Zaporoża w końcu września i pierwszej połowie października. W tym czasie w bombardowaniach dzielnic mieszkalnych zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad 200 zostało rannych. Sława Ukrainie! 14 października na Ukrainie obchodzony jest Dzień Obrońcy. Z okazji święta prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom, którzy bronią Ukrainy przed rosyjskim agresorem. Dzień Obrońcy przypada w święto opieki Matki Boskiej. Z tobą, wojowniku. W okopach jest cały nasz naród. Wszystko, co mamy i co jest nam tak drogie. W waszych rękach jest przyszłość naszych dzieci. Złote zwycięstwa naszych sportowców, nasza poezja, sztuka, nauka. Nasza mądrość i Pałac Potockich, nasza Hortyca, nasza Lawra, obok ciebie jest nasza niebiańska Sotnia i nasz szacunek, nasza wiara i nasza miłość, bo nasze państwo jest matką dla wszystkich obrońców i obrończyń. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Zalużnej również podziękował obrońcom kraju w dniu ich święta. Podkreślił, że Ukraińcy wytrzymali potężne uderzenie wroga i pogrzebali mit o niezwyciężoności armii rosyjskiej. Teraz odzyskują podbite terytoria i idą naprzód. O sytuacji na Ukrainie i dozbrajaniu napadniętego państwa rozmawiali przedstawiciele bukaresztańskiej dziewiątki w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W naradzie uczestniczyli ministrowie obrony 9 krajów – Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Rumunii. Zaproszony został także amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ukraina ma otrzymać kolejne systemy obrony powietrznej, a także sprzęt do zwalczania rosyjskich i irańskich dronów. Rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski płyną z wojny, jaka toczy się na Ukrainie, jakie wnioski płyną z agresji rosyjskiej, z napaści rosyjskiej na Ukrainę, ale oczywiście jednym z tych wniosków jest zapewnienie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną. My przede wszystkim koncentrujemy się na współpracy związanej ze wsparciem Ukrainy i koncentrujemy się na współpracy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa. Departament Stanu i Pentagon ogłosiły, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 725 milionów dolarów pomocy militarnej. Ma to być odpowiedź na brutalne rosyjskie ataki rakietowe na ludność cywilną na całej Ukrainie i gromadzone dowody okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie. Najnowszy pakiet zawiera więcej amunicji do systemu rakietowego HIMARS i zapewnia łączną pomoc wojskową USA dla Ukrainy w wysokości ponad 18 miliardów dolarów. Państwo polskie docenia działalność nauczycieli i wychowawców polskich szkół na Ukrainie, także teraz w czasie trwającej wojny. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medalem Komisji Edukacji Narodowej RP odznaczono dyrektorów i nauczycieli szkół polskich ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Wręczył je minister Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem odznaczeni zostają. 15 nauczycieli działających na rzecz polskiej mniejszości obwodu lwowskiego zostało odznaczonych medalami Komisji Edukacji Narodowej RP. Wysokie wyróżnienia otrzymali zarówno nauczyciele ze szkół, które funkcjonują w ramach systemu edukacyjnego Ukrainy, jak i z tak zwanych placówek sobotnio-niedzielnych. Uroczystość odbyła się w budynku Liceum nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie.
Poczułam tak naprawdę ogromny zaszczyt, bo to, co działamy, zostało zauważone. Wierzymy oczywiście w to, że jest to potrzebne nie tylko uczniom naszym, rodzicom, ich przodkom, którym oczywiście oddajemy cześć, ucząc dzieci polskiego. Została doceniona nasza praca. Tak naprawdę praca nauczyciela to jest pasja, chyba dla każdego. Każdy nauczyciel jest nie tylko z wykształcenia nauczycielem, ale też z powołania. I dzieci i młodzież, z którymi pracuje, wkłada swoje serce, wkłada swoją wiedzę. I czasami na przykład na pytanie, co jest sukcesem dla nauczyciela, to jest osiągnięcia ucznia. Listy gratulacyjne od ministra edukacji i nauki RP Przemysława Czarnka trafiły do szkół działających we Lwowie, Mościskach, Strzelczyskach i Łanowicach. Dzisiaj nie tylko poprzez medale Komisji Edukacji Narodowej, ale też i listy gratulacyjne od ministra, czy też pewne nagrody rzeczowe zostały wręczone nauczycielom. Dla nas jest to niezwykle ważne. Jesteśmy w trakcie wielu istotnych zmian dotyczących polskiego szkolnictwa, promocji i nauki języka polskiego poza granicami państwa polskiego. Delegacja z Polski wraz z przedstawicielami władz obwodu lwowskiego złożyła wieńce i zapaliła znicze na cmentarzu Orląt Lwowskich, ukraińskiej galicyjskiej armii oraz na grobach ukraińskich obrońców, którzy zginęli podczas trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oddano także hołd znanym Polakom spoczywającym na cmentarzu Łyczakowskim. To jest obowiązkowy punkt podczas odwiedzania Lwowa. Oczywiście cmentarz Łyczakowski jest na pierwszym miejscu i każdy, kto tutaj przychodzi, a ja mówię o rodakach, chcą poznać bliżej historię tego kraju przez osobistości, które zmarli i zostali pochowani na tym cmentarzu. Mój ojciec świętej pamięci, cała moja rodzina pochodzi z terenu Kresów, z takiego pogranicza dawnego województwa tarnopolskiego i lwowskiego. Ja wyniosłem po prostu z ziemi szacunek dla tych ziem, miłość dla tych ziem. Od kilku dni we Lwowie codziennie wyją syreny alarmowe. Kilkakrotnie już rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury energetycznej. Wojna toczy się nie tylko na froncie militarnym, ale też na informacyjnym, podkreślają eksperci. Walka z dezinformacją i rosyjską propagandą były głównymi tematami spotkań ossolińskich. Pomimo alarmów przeciwlotniczych i zagrożenia oszczołami rosyjskimi rakietami, po raz pierwszy po rocznej przerwie naukowcy postanowili się spotkać we Lwowie. Co jest głównym tematem rosyjskiej dezinformacji? Z jednej strony bezwzględna agresja, z drugiej bezwzględna propaganda. Tak od samego początku działa Rosja, podkreślali uczestnicy 98 już spotkań ossolińskich. Zbadanie tej tematyki daje pełną świadomość tego, że to, co się dzieje, to nie przypadek. Przekonujemy się, że rosyjskie państwo działa celowo, tworząc i finansując instytucje, które przygotowały podstawę do tej gorącej fazy wojny i ludobójstwa ukraińskiego narodu. Skupiamy się na wojnie, która się dzieje, ale warto pamiętać, że tę fazę wojny poprzedziła wielka kampania dezinformacyjna, która miała swoje bardzo wyraźne cele polityczne. Zaryzykowałbym nawet, że ona miała ułatwić tę agresję, a przede wszystkim ułatwić to, żeby Europa nie zareagowała. Na szczęście stało się inaczej. Europa wspiera Ukrainę militarnie, ale też informacyjnie. Okazją do umówienia wspólnej strategii właśnie informacyjnych działań są m.in. spotkania ossolińskie. Organizatorzy już planują kolejne. Spotkania ossolińskie jest to cykl i oczywiście nie zamierzamy poprzestać na 98 spotkaniach. Kolejne 99 odbędzie się jeszcze w tym roku i będzie to debata historyków polskiego i ukraińskiego poświęcona wojnom z Rosją i lekcjom z historii, jakie możemy wyciągnąć z tychże wojen. Spotkania ossolińskie odbywają się od 2006 roku pod patronatem konsula generalnego RP we Lwowie. Są ważnym elementem współpracy Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka z Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Ale to nie jedyna aktywność tej i innych polskich instytucji na terenie objętego wojną kraju. Działamy od 1 marca na rzecz zabezpieczenia i ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Pomagamy muzeom, pomagamy obiektom sakralnym i innym instytucjom kultury. Pracujemy nad tym, żeby zabezpieczyć całe to dziedzictwo, które mamy. A działamy w dużej mierze dzięki naszym europejskim partnerom. Centrum tego wsparcia jest Komitet Pomocy Muzeum Ukrainy z siedzibą w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Mieszkańcy polskiej wsi Łanowice, położonej koło Sombora na Ukrainie, uroczyście pochowali resztki kościoła zburzonego przez władze komunistyczne w latach 80. XX wieku. Pogrzeb prochów w świątyni to kontynuacja inicjatywy ku pamięci ojców i przestrodze dzieci, która jest realizowana przez miejscową społeczność i księży Saletynów. Starsi mieszkańcy wioski widzieli i pamiętają, jak milicjanci otoczyli plac kościelny kordonem, a traktory z pobliskiego kołchozu rozerwały świątynię na strzępy. Decyzją władz drewno ze zburzonej świątyni zostało przeznaczone na opał i trafiło do kotłowni jednej ze szkół w sąsiedniej miejscowości. Zakładam i znimali tutaj, pozwolili, które zdjąć parę obrazków. Przyszli i pozwolili świętego Mikołaja u nas w odpust, tu mu znieli świętego Józefa. A teraz to wszystko poszło w proch. I to wieźli tam w kupiowisku je. I to tak bez te polia tam wieźli. Kościół wybudowany w 1817 roku przetrwał dwie wojny światowe. Po areszcie i zesłaniu miejscowego proboszcza na Syberię w 1963 roku parafię zamknięto. Mimo to mieszkańcy gromadzili się w świątyni na wspólnej modlitwie podczas majówek, nieszporów, gorzkich żali czy spotkań różańcowych. Byłem małym, kościół był zamknięty, to z babcią. Z rodzicami cicho chodziliśmy do kościoła, bo nie wolno było chodzić. Kluczy nie było, bo on był zamknięty. To ktoś z chłopaków młodych musiał przejść przez drzwi tam, z tamtej strony odkryć. I pamiętasz, jak zachodziło się do kościoła, to wszystko tak skrypiało. O katolickich korzeniach mieszkańców polskiej wioski ma świadczyć miejsce pamięci, które właśnie powstaje. To ma być hołd dla wszystkich kapłanów i wiernych, którzy modlili się w tym miejscu. Udało się już uporządkować teren, a z wykopanych i oczyszczonych cegieł i kamieni odbudować fundament świątyni. Powstała makieta zniszczonego kościoła i ściana pamięci poświęcona historii tego miejsca. Miałem nadzieję, że uda się odsłonić stary fundament, zniszczony zupełnie. Te wszystkie kamienie były rozciągnięte po całym placu. Ale naprawdę ludzie, i to ludzie często starsi też, tacy no, w podeszłym wieku nawet można powiedzieć, oni przychodzili i pomagali, wykopywali te kamienie z ziemi, potem wspólnie jakoś czyścili, udało się odbudować ten fundament. W tym roku mija 560 lat od założenia parafii. W czasach niepodległej Ukrainy Polacy z Łanowic wybudowali nowy kościół, który podniesiono do godności sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. To w nim się teraz modlą, ale nie zapominają też o historii swojej parafii i dawnej zburzonej świątyni. Tam, gdzie to tylko możliwe, Ukraińcy próbują żyć normalnie i często podkreślają, jak wiele ich łączy z Polakami. Dowodem tej solidarności jest m.in. polsko-ukraiński projekt artystyczny Duchowe Siostry, zaprezentowany w dawnym domu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Kołomyi. Dla Agnieszki Babińskiej to poszukiwanie i zabawa tożsamością. Dla Dany Jakymczuk to inspirowane kobiecą intuicją przeczucie przyszłych wydarzeń. Tak wystawę Duchowe Siostry opisały jej autorki, ale każdy może ich dzieła interpretować na swój sposób. Koncepcja tej wystawy polega na tym, że Polska i Ukraina to dwie duchowe siostry, które starają się sobie nawzajem pomóc. Agnieszka Babińska w swoich autoportretach eksperymentuje z ludowymi strojami różnych krajów. Dana Jakimczuk przywiozła swoje tkaniny artystyczne, w których porusza temat stosunku kobiety do społeczeństwa i jej miejsca w nim oraz związku z przeszłością. W ramach prezentacji projektu Duchowe Siostry odbyła się też polsko-ukraińska dyskusja poświęcona kulturze. Cieszymy się, że życie kulturalne może się tutaj rozwijać i to jest cenne zarówno dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży, dla uczniów naszej szkoły, dlatego że odbywają się też wspólne polsko-ukraińskie projekty, więc mogą one tutaj też uczęszczać, no i zaczerpnąć polskiej kultury. Polsko-ukraiński projekt jako jeden z pierwszych gościł w murach byłego Towarzystwa Sportowego Sokół, założonego w 1896 roku. Od kilku lat Fundacja Mosty próbuje uratować ten zabytek i dać mu nowe życie. To jest budynek historyczny. Miasto Kołomyje jest starym miastem, w którym do 1939 roku mieszkało dużo ludności. To znaczy Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Niemcy. W architekturze tego miasta każda z tych mniejszości zostawiła swój ślad. Kołomyja położona jest około 65 km od Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej. Znajdują się tu m.in. Muzeum Etnograficzne i Muzeum Pisanek. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.